Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Jak wykorzystać fusy po kawie w ogrodzie. Ale zanim przejdziemy do filmu, zobaczcie, pomidorki już się ładnie zawiązują. Już są duże. Tutaj na tych też już są ładne pozawiązywane. A odcinek będzie o tym, jak wykorzystać ten oto fusy, można powiedzieć odpad po wypiciu kawy, po kawie, bez której sobie wielu z nas nie wyobraża dnia, początku. No i co? Większość z nas takie fusy zapewne wyrzuca, a można je w bardzo fajny i dobry sposób wykorzystać. Od czego trzeba zacząć? Po pierwsze, no, należy pić kawę. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Trzeba pić kawę albo mieloną, tradycyjnie zaparzaną, albo z ekspresu. Wiadomo, z kawy rozpuszczalnej fusów nie pozyskacie. Jak widzicie, ja mam takie wiadro 5-kilogramowe. Fusów, no to jest zbierane przez całą zimę. Ja je suszę i wtedy przesypuję do tego wiadra i wtedy mam zapas. Mogą być też fusy, oczywiście, nie wysuszone, mogą być zaraz po kawie wypite. Mogą być takie. Większość z nas i tak wyrzuca te fusy albo wylewa do zlewu, niektórzy, albo wysypują do śmieci. Jeszcze inni takie fusy można dodać do kompostu. Na początek trzeba powiedzieć sobie tak, że fusy, jakbyście je suszyli, nie mogą być spleśniałe, ponieważ pleśń no, po prostu może spowodować zachorowanie naszych upraw. Takie fusy nadają się bardzo dobrze do warzywnika, ale również bardzo dobrze nadają się do naszych kwiatów, czy to w ogrodzie, czy to w doniczkach. Ja w tym filmie pokażę Wam akurat wykorzystanie fusów na podstawie pomidorów. Od czego trzeba zacząć? Fusy są bogate w bardzo wiele składników odżywczych i mikroelementy. Są bogate też w fosfor, w potas, magnez. Azotu mają mało, ale też mają świadomie. Także to jest taki naturalny multinawóz, multiodżywka taka do naszych pomidorów. Dla naszych pomidorów. Takie fusy można również w chwili sadzenia wymieszać z glebą. Ja tego nie zrobiłem, bo tego nie praktykuję, ale gdybyście sadzili kwiatki w doniczki, czy takie na parapet, czy pelargonie, czy begonie na przykład, tak jak ja mam, to możecie odrobinę fusów dodać do ziemi, wymieszać tak, że one będą sobie wtedy już zasilone. I teraz wykorzystanie takich fusów można na dwa sposoby wykorzystać. Albo posypać takie, jak tutaj są. Tak, czyli one są wysuszone i można rozsypać je wokół krzaczka. Lub też można rozrobić je w wodzie. W wodzie rozrabiamy szklankę fusów w 10 litrach wody. Taki roztwór dokładnie mieszamy, odstawiamy na 24 godziny i wtedy przed użyciem należy zmieszać to. Ja Wam to od razu pokażę. Mam tutaj wiadro 10 litrów wody. No nie mam akurat szklanki, ale mam taką oto łopatkę.
Tak. Jedno. Druga. To będzie około szklanki. Wiadomo, ja te fusy mam wysuszone, czyli one zanim się tutaj dobrze wymieszają z tą wodą, połączę to. Trochę minie czasu. Tego ja je tak wymieszam. Trzeba to zostawić, aż te fusy nam spęcznieją. Wtedy to będzie roztwór już gotowy do podlewania. Takim roztworem możecie podlewać praktycznie co tydzień. Możecie podlewać co tydzień. Wiadomo, jeśli posypiecie fusy wokół waszych upraw, czy też dosypiecie nawierzch do doniczki, taki nawóz będzie się uwalniał z każdą chwilą, z każdym razem, gdy zostanie podlany. Część wody zawsze wypłucze trochę nam tego, tych dobrych mikroelementów. Więc to sobie odstawiamy. Niech to nam się zaczyna przepracowywać. I teraz tak. Co do takiego zwykłego podsypywania, ja na takie o tutaj krzaki, ale też i na takie mniejsze, daję jedną taką garść fusów. Rozsypujemy dookoła. Tak i gotowe. Tu jest trochę mniejsza doniczka, ale fusów również damy tyle samo. Tak jak mamy tutaj wyściółkowane, to wiadomo, nie sypiemy na ściółkę. Odgarniemy tą trochę ziemię. Spójrzcie, pomidory były podlewane wczoraj, na filmie wam pokazywałem film o drożdżach. I spójrzcie, tam było podlane około 2 litrów wody. I ziemia dzięki ściółkowaniu jest cały czas wilgotna. Tak. Takie fusy rozsypujemy dookoła. I przykrywamy. Ja wszystko rozsypię i zaraz do was wracam. Tak, ja mam już wszystko podsypane. Tu trochę spadło na krzaczki. Tutaj też już jest ładnie wszystko podsypane. Teraz taki nawóz będzie nam się bardzo długo uwalniał swoje, te fusy będą bardzo długo uwalniać swoje mikroelementy, które będą zasilać nasze warzywa. Takie fusy można użyć nie tylko pod pomidory. Ja ten roztwór tutaj, co stoi z fusów, będę podlewał na razie ogórki, cukinie, żeby jak najlepiej mi te warzywa rosły. Fusy z kawy mają jeszcze tą właściwość do siebie, że one zawierają, o zobaczcie, kolejny pomidorek się zawiązał i tutaj kolejny. Tak więc mamy dwa pierwsze pomidorki w gronie zapylone. Także jest dobrze. Spójrzcie tutaj, jaki ładny jest jeden pomidorek. Nie wiem, czy go widać, ale potas i fosfor, który jest zawarty w fusach, najzwyczajniej w świecie przedłuży nam kwitnienie tych oto kwiatów. A co za tym idzie, jeśli te kwiaty będą dłużej wisieć na pomidorze, będzie większe prawdopodobieństwo, że będą zapylone i zamierzą nam się owoce. Ja z ciekawości przejdę zobaczyć. O, i tu kolejny mamy zapylony. Spójrzcie. A więc pozdrawiam wszystkich hejterów. Zobaczcie, jeden, kolejny, kolejne dwa. Tak więc pozdrawiam wszystkich hejterów. Jednak widzicie, że pomidorki się zapylają. A co jest bardzo ważne, fusów nie wolno mieszać z innymi nawozami, które dają wam wapno. A więc nie należy ich mieszać ze skorupkami jajek zmielonymi. Ponieważ dawka wapna dla waszych upraw może być za duża. A wiadomo, że jak czegoś jest za dużo, to też jest niezdrowo.
Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do polajkowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do oglądania innych kanałów. I do następnego filmu. Cześć.